Siemaneczko, z tej strony Sigu i witam was oczywiście w następnym odcinku, gdzie omówimy sobie najnowsze informacje ze świata Fortnite. A dzisiaj będzie o wycofanej emotce, naprawdę dużym błędzie Fortnite oraz darmowych skinach, także oglądajcie ten film do końca, żeby niczego nie przegapić. I przypominam wam, że aktualnie na kanale trwa konkurs i chyba macie ostatni dzień na wzięcie w nim udziału. I jest to konkurs na najnowszego skina Edwarda Nożycorękiego. A konkurs jest podziękowaniem dla osób, które wspierają mnie z kodem Sigu, więc jeśli macie mój kod SIGUSIEK w sklepie, to wtedy bierzecie w nim udział. Oprócz tego zostawcie łapkę w górę oraz subika, no i po prostu czekajcie na wyniki. A ja już dłużej nie przedłużam i lecimy wprost do newsów. A przechodząc do pierwszej nowości, no to słuchajcie, mamy wycofaną emotkę ze sklepu, która pojawiła się wczoraj w sklepie. I chodzi tutaj o emotkę Sabriny Carpenters i jest to espresso. Właśnie była taka emotka w sklepie, była ona praktycznie przez cały dzień i nagle została wycofana ze sklepu z niewiadomych przyczyn. Znaczy mówię, że z niewiadomych przyczyn, ponieważ Fortnite oficjalnie nic nie napisało, no ale właśnie usunęło emotkę oraz trailer tej emotki ze swojego Twittera. No i prawdopodobnie może chodzić o to, że po prostu graczom nie spodobało się to, że ta emotka miała przyspieszoną właśnie muzykę. Była ona przyspieszona, a nie tak jak jest w oryginale. No i graczom się po prostu to nie spodobało, było strasznie dużo hejtu właśnie na Fortnite'a, czy to na TikToku, czy to na Twitterze, na YouTubie, po prostu wszędzie, gdzie można było, to ta fala hejtu spływała na Fortnite, że znowu coś popsuli. No i napisali oni na Twitterze, że właśnie usuwają tą emotkę ze sklepu, ale musimy patrzeć na informacje, ponieważ podadzą po prostu, kiedy ona ponownie się pojawi. I właśnie ta informacja, że ona ponownie się pojawi, może nam sugerować, że Fortnite zmieni właśnie tą emotkę i będzie wtedy ona z oryginalnym dźwiękiem z piosenki. No ale teraz powstaje pytanie, co z ludźmi, którzy kupili tę emotkę i nagle ona ma się zmienić. I to jest troszeczkę nie fair w stosunku do graczy, którzy ją kupili, bo na przykład możliwe, że niektórym się podoba właśnie wersja przyspieszona, a nie taka wolna. No i ciekawe, jak Fortnite sobie z tym poradzi, czy na przykład może będzie jakaś rekompensata, czyli na przykład będziemy mogli zatrzymać tą emotkę, którą kupił, i dostaniemy zwrot fałdolców. To jest strasznie, ale to strasznie prawdopodobne, że właśnie tak będzie, jeśli faktycznie ta emotka zostanie zmieniona. Albo nie wiem, Fortnite na przykład doda drugą wersję tej emotki, gdzie mamy speed upa oraz mamy oryginalny dźwięk i dlatego nie będzie trzeba nic dawać graczom. No ale miejcie w głowie to, że jeśli kupiliście tą emotkę, a ona teraz zniknęła i zostanie zmieniona, to prawdopodobnie wtedy dostaniecie zwrot fałdolców właśnie za tą emotkę. Więc naprawdę fajna informacja, jeśli udało wam się kupić tą emotkę, to możecie liczyć na w sumie darmową emotkę. No ale nic nie jest potwierdzone, musimy czekać. Tak samo jak czeka nas końcowy event właśnie chapteru 5. I słuchajcie, dostaliśmy informację od Hypexa, że jest to już potwierdzone, że właśnie koniec chapteru 5, właśnie ten cały event będzie oddzielnym trybem. Nie będzie on się rozgrywał w Battle Royale, jak to czasem było, tylko będzie miał on oddzielny tryb, czyli to będzie naprawdę strasznie duży live event. To jest informacja, która nas powinna ucieszyć, no bo właśnie będzie strasznie duży event. Mam nadzieję, że naprawdę Epic przygotowało dla nas coś fajnego. No i właśnie ten event powinien być już 1 listopada. Powinien właśnie być w grze 1 listopada i wtedy prawdopodobnie będzie już uruchomiony tryb, będziemy mogli w niego wejść. No i 2 listopada te serwery zostaną wyłączone. I tak jak już wam mówiłem na którymś filmie, dostaliśmy też informację, że serwery zostaną włączone około godziny 15. Czyli właśnie jak będziemy mieli event 1 listopada, zostaną serwery wyłączone, no to prawdopodobnie jakaś aktualizacja będzie o 8 na przykład albo 10 i serwery wrócą dopiero o 15. Także spokojnie, będzie to dopiero o 15, właśnie 2 listopada przypada na sobotę, czyli będziecie mogli się na spokojnie wyspać, nie musicie wcześniej wstawać po prostu dla tego update'u, tylko możecie sobie troszeczkę później. No chyba, że będziecie chcieli wiedzieć więcej o tym sezonie właśnie przed jeszcze jego wydaniem, no to będziecie mogli jeszcze przed 15 obejrzeć mój film właśnie, na którym prawdopodobnie powiem wszystko, co wiemy od leakerów. A od leakerów mamy troszeczkę smutną informację odnośnie właśnie chudego klienta. O chudym kliencie już wam mówiłem na paru filmach, na 2 ostatnich filmach wam właśnie wspominałem, że już jest potwierdzone, że to będzie w następnym sezonie i tak dalej. Właśnie Hypex nam tu pisał, że wszystko jest potwierdzone, że ten klient właśnie trafi przy następnym sezonie. No ale dostaliśmy informację, że Fortnite niestety, ale przesunął tą datę premiery chudego klienta dopiero na 2025, właśnie na jakiś wrzesień.
Także no mamy w sumie rok jeszcze do tego chudego klienta, więc dla osób, które mają słaby internet albo mają mało miejsca na dysku, no to jest naprawdę słaba informacja, no ale niestety nic nie zmienimy i musimy po prostu jeszcze ten rok poczekać. Może coś się zmieni, tak jak właśnie teraz został przesunięty, może coś wprowadzą i będzie on wcześniej, no ale póki co mamy informację, że to będzie trzecia część 2025. Przechodzimy teraz do następnej rzeczy, a jest to naprawdę duży błąd, który pojawił się w Fortnite przy okazji wypuszczenia właśnie nowego samochodu. Chodzi o błąd z samochodem McLaren Senna, który właśnie kilka dni temu trafił do gry. No i słuchajcie, błąd polega na tym, że gdy wejdziemy do tego samochodu, pozmieniamy się miejscami oraz z niego wyjdziemy, to wtedy nasza postać robi się o wiele mniejsza. Robi się właśnie o wiele mniejsza, niższa. No i właśnie jak widzicie tutaj na ekranie, jak po prostu może nas to faktycznie mega zmniejszyć. Tutaj gracze na przykład biegają sobie takimi mega małymi albo rozciągniętymi skinami. No i właśnie ten błąd powstał przy właśnie wprowadzeniu tego samochodu. Co prawda nie wiemy, czy jak zmniejszymy postać właśnie tym błędem, to hitboxy też się zmniejszą. No ale radziłbym wam tego po prostu nie robić w trakcie gry, bo może was Epic za to ukarać. Także w sumie troszeczkę śmieszny błąd, bo komicznie to wygląda, no ale faktycznie jeśli hitboxy są mniejsze, no to wtedy mamy problem. No ale widzowie, kolejny problem jest ze skinem Feliny, bo tutaj jeden z właśnie graczy na Twitterze zapytał się Fortnite'a, że o co chodzi, że jego skin Felina, pomimo że wybiera do niego styl właśnie rankingowy, to nie ustawia się właśnie ten styl, tylko po zatwierdzeniu wraca Felina do swojego normalnego trybu, do takiego podstawowego. No i Fortnite napisało, że przekazali tą informację do jakiegoś tam działu, dziękują za właśnie informację. No i słuchajcie, jeśli komuś też się tak działo, że właśnie występował ten błąd z Feliną, że wam nie zmieniało styli, no to macie tutaj informację, że zostanie to wkrótce naprawione i już tego błędu nie będzie. A my przechodzimy, widzowie, do kolejnej informacji. I to już wam mówiłem i powiem wam jeszcze parę razy, bo słuchajcie, no dalej widzę, że przychodzą nowe osoby na kanał, które jeszcze nie wiedzą, a w Fortnite możemy zdobyć aktualnie aż 4 skiny za darmo. I słuchajcie, ja wam wszystkie te skiny teraz powiem i zaczniemy sobie od skina, który możemy zdobyć za granie na telefonie. Jest to właśnie skin Catalina, mamy cały zestaw do tego skina Catalina, no i ten skin możemy zdobyć wbijając 100 tysięcy punktów doświadczenia, grając właśnie na telefonie. I ten skinek możemy odebrać sobie jeszcze do chyba tam 10 grudnia, coś takiego, więc jeśli ktoś jeszcze go nie ma, to niech się zaloguje na telefonie, no i sobie pogra chwileczkę i wtedy będzie miał cały pakiecik. I słuchajcie, przechodzimy do drugiego darmowego skina, no i właśnie już o nim mówiłem w dzisiejszym filmie, jest to skin Felina. No i skina Feliny, również podobnie jak Kataliny, możemy zdobyć wbijając nie punkty doświadczenia, a całe levele. Musimy wbić w Fortnite 50 leveli i wtedy dostaniemy skina właśnie Feliny. Za 25 wbitych leveli dostajemy jej kill-off, także gdy wbijemy 50 leveli, to dostajemy cały pakiet Felina. No i Felina jest właśnie skinem rankingowym, czyli zależnie od tego, jaką mamy rangę, to taki styl do Feliny odblokowujemy. Także to były chyba najbardziej znane skiny, jakie można było zdobyć za darmo, a teraz przechodzimy do dwóch następnych i będzie można je już odblokować za 4 dni, słuchajcie. Za 4 dni właśnie te skiny trafią do gry do odblokowania za darmo, a są to skiny Agony i Shivenom właśnie za turniej Symbiote Cup. Cały turniej będzie na trybie duo, czyli musicie znaleźć sobie kolegę właśnie do zagrania go i za jakieś miejsce, właśnie za fajne miejsce, za ilość punktów, będziecie mogli odebrać za darmo właśnie za 0 fałdolców dwa skiny, czyli Agony oraz Shivenoma. I jeśli zajmiecie fajne miejsce na tym turnieju, to ty oraz twój kolega dostaniecie po dwa skiny na łeb, czyli myślę, że całkiem spoko i to chyba nawet całe pakiety dostaniecie tych skinów, więc naprawdę się opłaca wziąć udział w tym turnieju. A jeżeli nie uda wam się zdobyć jakiegoś fajnego miejsca lub po prostu nie chce wam się go grać, to te skiny, całe pakiety tych skinów trafią do sklepu 2 dni później, ale już będą właśnie kosztować jakieś fałdolce. Także no ja wam po prostu życzę powodzenia w wygrywaniu tego turnieju. No i myślę, widzowie, że to już by było na tyle z tego materiału. Przypominam wam o subiku oraz łapce w górze, jeśli film wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie na Edwarda Nożycorękiego. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!